Cześć, dzisiaj przyjechał do nas pan Adam. Dzień dobry. Panie Adamie, pan ze Śląska, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Skąd pan przyjechał do nas? Tychy. Tak. Ok. Jak pan do nas w ogóle trafił? Jak to się stało, że wybrał pan autoklasę? Szukałem samochodu w autosalonach, przez internet, na różnych portalach. No i na Facebooku znalazłem ogłoszenie wasze i po prostu chciałem spróbować, czy to... A z kim pan, pamiętasz, z kim pan rozmawiał? Z kim rozmawiałem? U was? Tak, za pierwszym razem. Rozmawiał pan ze Stanisławem? Ze mną pan rozmawiał może? Z panem. Ze mną pan rozmawiał. Ja pana przekonałem, to jest... No, ja już raczej byłem przekonany. Okej. Okay. A były jakieś inne firmy, które pan ewentualnie analizował? Które też się tego typu... Okej. Okay. Czego się pan najbardziej obawiał? Czego się obawiałem? No tej pierwszej wpłaty, te 1000 zł. Okej. Okay. Żona obawiała się tego, że po prostu, że te pieniądze mogą gdzieś zniknąć. Okej. Okay. Nie jest to nam obce, większość klientów czuje dyskomfort w czasie pierwszej wpłaty, ale potem pan wpłacił zdecydowanie więcej, jak już kupowaliśmy samochód. Długo pan czekał na ten egzemplarz? No, ponad 2 miesiące. Okej. Okay. A co się panu nie podobało w trakcie naszej współpracy? Może pan powiedzieć o komunikacji albo... No właśnie z tą komunikacją był problem z odbieraniem telefonów, z przekazem informacji. Okej. Okay. Ale nadrabialiśmy to w jakimś stopniu później. Poczuł pan odciążenie przy takim zakupie? Że poszukaliśmy, zweryfikowaliśmy. Zdecydowałby pan się już drugi raz na taki teraz zakup? Tak, jest to wygodne. Myślę, że nawet żona już się przekonała. Żona się przekonała, to ujmiemy bardzo na nagraniu, podgłośnimy. Ja panu bardzo dziękuję za zaufanie. Na pewno będzie się sprawował samochód. Świetny gust kolorystyczny, bo o to się rozchodziło, dlatego tak długo to trwało. Z wami widzimy się wkrótce. Czołem!